Dzień dobry serdecznie, moi drodzy. Nie, to nie jest odcinek z serii Jesteśmy Dziadami. To jest odcinek z serii Jestem Znudzony, bo... mnie boli, nie? Tak naprawdę nie można posądzić drużyny o dziadostwo, ale też nie można powiedzieć o niej specjalnie niczego dobrego w kontekście całego spotkania. Ale nie zmienia to faktu, że troszeczkę sobie pośmieszkuję dzisiaj. Z czego? No, z wypowiedzi Szawiego, z tego, co ta drużyna nadal prezentuje, z tego, z kim tak naprawdę graliśmy, w jakiej ta drużyna była w formie, więc to trzeba sobie po prostu powiedzieć. Ja tylko zaznaczę, że wczorajszy odcinek, gdzie nastawiałem się na dużo bramek i tak dalej, z trzech kuponów, które postawiłem, wszedł tylko ten, czyli i po prostu remis Barcelony z Neapolem. 15 zł na plusie w sumie, biorąc pod uwagę tamte dwa przegrane kupony, ale no właśnie, ale to zobaczymy. Wszystkim pełnoletnim widzom kanału przypominam, że BetClick ma specjalną ofertę 200 zł zwrotu w pierwszego zakładu we FreeBecie, jak wam się nie uda, jak wam nie wejdzie, więc warto to sprawdzić. I darmowa dyszka we FreeBecie. Link w opisie jest, jak go uzyskać, pobierając po prostu apkę BetClicka. No i pamiętajcie, że to robimy w formie zabawy, nie? Także jedziemy z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Gdybyśmy żyli w normalnej jakby rzeczywistości, nie w Matrixie, nie w Szawiksie, w którym się znajdujemy, gdybyśmy żyli w normalnej rzeczywistości, to jak ktoś by mi powiedział rok temu, wiesz, 1-8 Ligi Mistrzów, wyjazd do Neapolu, 1-1, to myślę sobie, wow, bramkowy remis, no to teraz to bez znaczenia, remis ugrany na wyjeździe, wow, super, nie? Z tym, że my żyjemy w Szawiksie i żyjemy w realiach, gdzie Neapol to drużyna, która nie ma nic wspólnego z tą, którą była rok temu. To drużyna, która jest w gigantycznym dołku, przed chwilą zwolniła trenera, ma nowego, o którym rozmawialiśmy wczoraj, więc nie będę do tego specjalnie wracał. To drużyna z problemami, to drużyna, która nie ma jakiejś takiej tożsamości, nie można powiedzieć tak wprost, co ona tak naprawdę gra, co chce pokazywać i tak dalej. Biorąc to pod uwagę, ten remis to jest turbo niedosyt, bo moi drodzy, hasło jest proste. Łatwiej nie będzie, nie? Ta Liga Mistrzów do tej pory niespecjalnie zadowala widza. Jest, uważam, nudna. Nie wykrystalizował się też na bazie tych dotychczasowych meczów jakiś taki faworyt, który wow, na tle reszty to on ich po prostu będzie masakrował. Ale wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że do tego momentu poziom tych spotkań po prostu był taki, o, taki właśnie, taki, jak Barcelona, nie? Takie... I to jest kłopotem, ale łatwiej nie będzie. Łatwiej nie będzie, bo jak popatrzymy sobie na stawkę zespołów, które pozostały do tej pory w Lidze Mistrzów, to uświadomimy sobie, że jeżeli Barcelona ma dalej przejść i na kogoś trafić, to łatwiej po prostu nie będzie. Pominę oczywiste drużyny jak Manchester City, pominę oczywiście Real Madrid, pominę PSG, pominę nawet Bayern w kryzysie, jeżeli w ogóle przejdzie, pominę Inter albo Atletico, bo każda z tych drużyn będzie lepsza od obecnego Napoli i można się zastanawiać, jeżeli Porto dowiezie tą swoją zaliczkę z Arsenalem, to czy byłoby słabsze od Porto? Moim zdaniem absolutnie nie. Nie bądźmy, wiecie, nie kierujmy się taką ułudą nazwy, nie, że o, Porto to nie jest, wiecie, top 5 lig i tak dalej. No nie. I druga para, która może dawać, możemy się zastanawiać, PSV Borussia, która z tych drużyn awansuje. Powiem tak, nadal nie uważam, żeby była to słabsza któraś z tych drużyn od obecnego Neapolu, ale nie byłoby tak źle, więc jedyną szansą dla Barcelony, jeżeli przepcha ten awans z fatalnym Napoli, jest to, że później trafi na kogoś z pary PSV Borussia, bo w każdym innym wypadku, może ewentualnie to Lazio, jeżeli by przeszło Bayern, bo w każdym innym wypadku będzie trudniej. O wiele. Tymczasem, wracając do wczorajszego spotkania, odpalasz ten meczik i myślisz, tak... tak, tak, tak. Tego chcieliśmy, nie? Presującej Barcelony, doskakującej do przeciwnika, nie pozwalającej mu na własnym stadionie wyjść z własnej połowy. Tworzącą sytuację. Pyk, pyk. Być może to nie były stuprocentowe sytuacje, ale tu jakiś zablokowany strzał, tutaj strzał z dystansu, tutaj podanie do lewego. Dzieje się i myślisz, dotarło do nich. Dotarło do nich, że to jest jedyne, gdzie jeszcze mogą powalczyć. Cieszę się, że pokazują twarz. Aczkolwiek na live, kto oglądał wczoraj na BetClicku, ten wie, że padło hasło, jasno mówiące, że niestety ta drużyna ma coś takiego jak switch off, nie? Wyłącznik, taki nagły. Nie wiadomo, co się dzieje, ktoś tam siedzi na zapleczu i ma pilocika i klika wyłącz, nie? Bo oczywiście nie ma tego fizycznie, to oni mają coś we łbach albo nie wiadomo co. W każdym razie drużyna grająca w taki sposób nagle zmienia się w drużynę, która sama nie potrafi wyjść z własnej połowy, nie? Już pomijam fakt tych dziwnych sytuacji w obronie, których wczoraj na szczęście nie było dużo, jeżeli chodzi o wpadki, ale no
ten włącznik, wyłącznik niestety zadziałał. Strzelamy bramkę i myślisz sobie tak. Co robi w takim momencie dobra, ogarnięta drużyna? Kontroluje spotkanie. Dobra, nie musi już tworzyć okazji za okazją, może kontrolować tempo tego spotkania. Więcej wymieniać, utrzymywać się, czekać aż się zrobi przestrzeń, wykorzystywać te przestrzenie. To nie musisz być Guardiolą, żeby to ogarnąć. Ale ta drużyna ma coś takiego, że ona nagle ma pełne gacie. I zamiast właśnie myśleć, co się dzieje, jaki jest wynik, co mamy grać, to jest w ogóle, o Jezu, cofamy się. Cofamy się, słuchajcie, 1-0. Wszyscy, kurde, do tyłu, bo nam strzelą zaraz, nie? No i nic dobrego tego może nie wyniknie, bo nawet tak fatalne Napoli, będę to podkreślał, fatalne Napoli. Wczoraj ta drużyna, poza indywidualnymi przebłyskami, nie pokazała jako kolektyw kompletnie niczego. I ciężko oczekiwać, żeby trener po chwili pracy z drużyną, poza takim boostem właśnie morale, poza wpłynięciem na piłkarzy, na ich mental, ciężko oczekiwać, żeby coś wypracował. Więc to jakby nie ma o to zarzutu. Ale fakt jest taki, że Barcelona tego nie wykorzystała. Co więcej, pozwoliła sobie strzelić gola. Ja już widzę też ten płacz w internecie. Osimhen faulował Martineza, nie? Bo tutaj rzeczywiście odepchnięcie, bo noga tam podstawiona. I niesamowite, na jakieś 50 komentarzy, które przeczytałem pod tymi postami, że tak, kradzież, to, tamto. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że Osimhen po prostu jest ściągany za koszulkę totalnie. I teraz wyobraźcie sobie, że arbiter idzie do VAR-u, decyduje, że ta sytuacja jest, powiedzmy, anulowana, bo tam był faul i będzie się tłumaczył teraz w drugą stronę. A, Barcelona, zobacz, Martinez ściąga go za koszulkę, widzi to na VAR-ze, obaj się faulowali, więc tutaj nie powinien... No, taka sytuacja. W każdym razie ja nawet nie będę to, od razu wam powiem, nie będę nawet tutaj dyskutował. Nie interesuje mnie dyskusja na takim poziomie i o tym, bo jacy są sędziowie w piłce nożnej, to każdy z nas ma świadomość. Jeżeli mamy się czepiać sędziów tylko wtedy, kiedy przeszkadzają naszej drużynie, to tego nie róbmy, bo jest to żenujące po prostu. Tyle mam do powiedzenia w tym kontekście. No i kończy się spotkanie tym 1-1, gdy w końcówce tak, ani nie ma zmian Szawiego, który widzisz, co się dzieje w meczu jako kibic i widzisz, ta drużyna potrzebuje impulsu, potrzebuje czegoś nowego. Zmiany? A na co to komu? A komu to potrzebne? W żadnym wypadku. Zmiany pod samą końcówkę czy coś, nie ma sensu się spieszyć. I myślisz sobie dlaczego? Ale odpowiedź jest prosta. Bo Xavi wychodzi później na konferencję i mówi, że grając w ten sposób wygramy więcej spotkań niż przegramy. I ma rację, moi drodzy. Wygramy 10, przegramy 8, 3 zremisujemy. I to jest zajebiste. I co? Nie wygramy więcej niż przegramy, wygramy, a to, że jest to w ogólnym rozrachunku i tak gówniana sytuacja, to mało kogo obchodzi. Xavi ogólnie jest dumny z siebie, że to jest świetne partidazo, że tu, że on wymienia te elementy, które działały. Oczywiście zwraca uwagę też na te, które nie działały, ale ogólny wydźwięk jest taki, że zagraliśmy partidazo i grając w ten sposób więcej wygramy niż przegramy. Oczywiście za Alavés z tymi granadami, akurat to się źle zestarzeje, ale z tymi ogórami tak, ale Barcelona... Mój drogi, kochany piłkarzu Xavi, niezbyt przypadającym za tobą trenerze Xavi, to nie jest drużyna ze środka tabeli La Liga, która ma się zadowalać tym, że z gównianym Neapolem jest w stanie ugrać remis na wyjeździe. I pewnie awansują nawet, ta Barcelona awansuje. No nie wierzę, że nie, to byłoby naprawdę taka kompromitacja, że nie mieści mi się to w głowie, ale to naprawdę nie jest osiągnięcie, jak popatrzymy sobie na kadrę Barcelony, gdzie tak naprawdę problemem na ten moment jest, no co tu dużo mówić, linia ataku. Robert Lewandowski, okej, wrócił do strzelania bramek, to jest ważne. Na prawej stronie biega Yamal, który ma 16 lat. Słuchajcie, on ma 16 lat. Jeżeli ktoś nie rozumie, to ja wytłumaczę. On ma 16 lat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nie kończysz nawet liceum w tym wieku, jesteś na początku, nie? Twój organizm, co już możemy widzieć na przykładach piłkarzy grających w Barcelonie ciutkę starszych, patrz, Pedri, Gavi, niekoniecznie jest przystosowany do tego, żebyś był motorem napędowym FC Barcelona. Niestety tak nie jest. I nawet jeżeli to jest nasz najlepszy zawodnik w ofensywie, to obowiązkiem tego klubu jest zadbanie o to, żeby ten chłop nie miał zniszczonej kariery. Bo kontuzje w młodym wieku poważne mogą tę karierę zastopować lub zniszczyć. Tutaj potrzeba jest kogoś, moim zdaniem dobrym pomysłem byłoby sprowadzenie również jakiegoś młodego, dobrze zapowiadającego się piłkarza, chociaż tutaj znowu ceny pewnie wywindowane, tak żeby oni mogli grać po połowie, powiedzmy, nie? Wymieniać się tą grą. Ale dobra, to już
wybiegłem w przyszłość, bo skupiając się na tym, co było wczoraj. Potencjał tej kadry jest taki, że jedziesz na to Napoli, które jest beznadziejne, wywozisz stamtąd zwycięstwo, nie ma gadki. Albo jak wywozisz remis, to tylko dlatego, że nie wiem, co się stało. No, bramkarz drugi wybronił 8 setek, no albo 3 takie sety w ogóle totalne. Wpadł jakiś farfocel jeden jedyny i no bo w sumie to można powiedzieć, że tak było w tej drugiej sytuacji. I tyle. A nie, że grając w ten sposób wygramy więcej spotkań. Nie. Grając w ten sposób wygracie więcej spotkań z ogórami i z drużynami w kryzysie, ale jak wylosujesz, nie daj Boże, Real w Lidze Mistrzów, Jezus Maria, wiecie co? Ja do tej pory to się obawiałem, żeby nie wylosować jakiegoś City. A teraz jak sobie myślę, że można wylosować Real i jak oni na tym... O mój Boże, ja naprawdę wolę przegrać w 2 meczu 8 bramkami z City niż 5 z Realem. Jezus! Ja sobie teraz naprawdę uświadomiłem, że my możemy z nimi jeszcze grać w Lidze Mistrzów. Ale nie przejmujmy się, bo grając w ten sposób wygramy więcej spotkań niż przegramy, więc z tą myślą bym nas zostawił, słuchajcie. Jesteśmy w stanie zagrać dobre 30 minut pierwszej połowy przeciwko Napoli beznadziejnemu i w ten sposób wygramy więcej spotkań niż przegramy, nie? Co prawda nie potrafimy nadal utrzymać koncentracji, oddajemy inicjatywę mając mecz, który powinien być pod kontrolą, ale co za problem, skoro w ten sposób i tak wygramy więcej meczów niż przegramy. Więc w sumie nie jesteśmy dziadami, bo wygramy więcej spotkań niż przegramy. A wiecie co ja myślę sobie? Czym jest prawdziwe dziadostwo? Ja myślę, że prawdziwe dziadostwo ma swoje źródło właśnie w takim mentalu, że zadowalające jest dla ciebie, że wygramy więcej niż przegramy, ale nie bierzesz pod uwagę, jakie to będą te porażki, z kim i czy sam fakt, że więcej jest zwycięstw niż porażek, nie patrząc na proporcje, jest dla ciebie wystarczający. I myślę, że tutaj dochodzimy do sedna sprawy dziadostwa, które ma miejsce i które toczy ten klub. Z taką refleksją pozytywną was zostawiam. Podyskutujmy o tym w komentarzu, bo widziałem też opinię, że mecz świetny, że nie ma się do czego przyczepić. Bardzo chętnie bym o tym podyskutował oczywiście. Widzimy się w komentarzach, moi drodzy, tam dyskutujemy i liczymy na to, że w ten sposób wygramy więcej spotkań niż przegramy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. A, nie, jeszcze jedna ważna rzecz. Barcelona nie potrafi strzelić 3 bramek, ale my potrafimy. Każdy z nas może strzelić hat-tricka. Subskrypcja, jak jeszcze nie masz na koncie, like i komentarz właśnie i takimi hat-trickami, takie to ja szanuję. Trzymajcie się.